może miernych, ale wiernych sług. I kręcili się po grodzie, przyglądali, jak mury wieły się w górę, gdy pojawił się zziajany posłaniec. Wygląd jego był lichy, bardzo lichy, i wyglądał na umęczonego. Panie, panie, wybacz, że zakłócam twój spokój, ale daj mi posłuchanie. Co cię do nas sprowadza, człowieku? Zresztą, cały w pierścień najpierw. Najpierw pierścień cały. Cały w pierścień, rzekł zbrozło łaskawy. Mało całujesz. O, jakaś plamka na sygnecie. Jeszcze cały. Dobrze. Powiedz więc teraz, cóż cię do mnie sprowadza? Panie, zwoł mnie rybko, rybko strachliwy, odparł wystraszony mężczyzna. Streszczaj się i mów, co się stało, rozkazał władczym tonem zbrozło. Wracaliśmy aż z wyspy Wolin na północy. Przewoziliśmy głównie dużo bursztynowych kosztowności, zaś nasza karawana była dobrze strzeżona przez kilku najemnych, dobrze opłaconych wikingów. No i dosłownie pół dnia stąd, na zachód, zostaliśmy napadnięci. Mnogo ich było, dużo. Pobili nas. Oni byli bardzo dobrze uzbrojeni, niczym żołdacy z wojen wracający. Pokonali wikingów i wzięli w niewolę wszystkich handlarzy. Bursztyn, powiadasz, powiedział zbrozło. A dużo tego bursztynu? No dużo, dużo. Cenny ten bursztyn był. No, powiem ci, że lubię pomagać ludziom w potrzebie, ale lubię też, żeby oni mnie wspomogli. Umówmy się, że 40% tego bursztynu mi przekażecie, a wyruszę, żeby pomóc. Panie, 40% to dużo. 60, się umówmy. 60? Bo 70 zaraz będzie. No niech będzie 60. 60% bursztynu oddamy, byleś uratował nasze wozy i moich kamratów, którzy są teraz w potrzebie i w niewoli. Dobrze, przybyszu. Pomogę ci, pomogę. Powiedział do swych umyślnych. Dobrze, zbierzcie siły i wybierzemy się na tych zbójców, ażeby ich odzyskać. O, dzięki, panie, dzięki. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Ucałuj pierścień. Po wycałowaniu pierścienia tak, że prawie srebro już z niego schodziło, rybko mógł wstać z kolan. Jednocześnie rozkazał, aby jego armia wyruszyła, ażeby dać odpór najeźdźcy. Zanim wyruszyli, zbrozło wyszedł przed swoich dzielnych wojaków i powiedział: moi drodzy, kamraci, dzielni rycerze, wiecie, że dbamy o tych, którzy są biedni i pomagamy im w potrzebie, a nie ma nikogo biedniejszego niż my. Tak więc jest dobra okazja, ażeby transport bursztynu był nasz. 60% najmarniej będzie nasze, a my dzięki temu pimy, co tylko zechcemy. Jedyne co, to zbójców trzeba pokonać, którzy na karawanę napadli. Okrzykami zagrzał swoich wojaków do boju i wyruszyli w knieje na spotkanie swego przeznaczenia, a konkretniej zbójców, którzy napadli. Wiedząc, że jest już blisko do ich obozu, stanęli w polu. Stanęli w polu. Stanęli w polu. Okazało się, że w krzakach czyhały wojska najeźdźców. Gdy tylko zobaczyli zbrozła jego niepokonaną armię, zebrali się w sobie i postanowili, że zbiorą odpór. Jednakże zbrozło miał najnowsze osiągnięcia techniki. W jego stronie była artyleria, która ostrzelała obóz najeźdźców. Ci spanikowani, bo wcześniej nie widzieli strzelających machin, trochę popadli w popłoch, kręcili się w kółko, nie wiedząc, co z sobą czynić. Jednakże szybko opanowali panikę i strach, jaka opanowała ich serca.
ocenili wojska z Brozła i stwierdzili, że są w stanie ich pokonać. Zakrzyknęli: naprzód bracia, Bidzik, Bursztyn będzie nasz, do boju! I ruszyli spotkać się z wojskami z Brozły. Zbrozło dzień komenderował z drugiego szeregu, aby przypadkiem jaka krzywda go nie spotkała. Wiedząc, że twój krwawy, wszyscy starali się oszczędzać siły. Raczej szybkie rozwiązanie tego konfliktu się nie zapowiadało. Krzeszczały miecze, ciosy spadały na zbroję. Powoli pojawiały się pierwsze rany, na pierwsze stróżki krwi spływały po tunikach naszych rycerzy. Widząc, że nie będzie to bój bardzo łatwy, Zbrozło zakazał: odwrót, 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 czas się przegrupować. Najpierw postanowił, że może porozmawia ze zbójcami i zaproponuje im honorowe wyjście. Danie, słuchajcie, wtargnęliście na moje ziemię. Na mojej ziemi napadacie na kupców. Tak się nie godzi, ale ponieważ nie jestem człowiekiem krwawym, umówmy się. Rozejdźmy się w pokoju, oddajcie mi cały bursztyn. A drogę wolną przez moje ziemię uzyskacie. Słysząc to, może i hojną, ale niezbyt przekonywującą propozycję, zbóje wybuchnęli gromkim śmiechem. Zbrozło powiedział: no cóż, zobaczymy, kto się jeszcze będzie śmiał. Swoim dzielnym wojakom powiedział: nie będziemy dawać im pardonu. Oni nie chcą ustąpić. Nie pozostaje nam nic innego, jak bić ich do ostatniego człowieka. Nie dawać im pardonu. Ubić. Niech najeźdźca wie, że na Mazowszu nie ma miejsca na bezprawie. Bezprawie, którego bym ja nie dokonał. Dodał po cichu pod nosem Zbrozło. Zbrozło zaproponował, aby to oni spróbowali teraz zbóje uderzyć na zagony pancerne. Przegrupowali się i ruszyli do boju. Z gromkim okrzykiem na ustach rzucili się do boju. Pierwsze natarcie sprawiło, że wojacy Zbrozła zaczęli powoli ustępować przed ciosami zbóju. A ci, prawie że pewni zwycięstwa, nacierali ile tylko mieli sił w ramionach. Każdy cios był dozwolony. Nikt nie chciał paść na tym polu. Każdy dawał z siebie wszystko. Powiedział, że pardonu to tutaj nie zazna. Pewien zbój dwoma mieczami zapechtował. Jednakże czempion Zbrozła go pokonał. Powoli zaczynała się zmieniać. Zbóje coraz gęściej padali pod ciosami wojaków Zbrozła. Postanowili się, ci co przeżyli, wycofywali się do tyłu. Jednakże tym razem fortuna im nie dopisywała. Ostatni zbóje krzyczeli: litość, litości, pardonu. Ale nie, wojacy Zbrozła dokonali swej zemsty. Do walki ruszyli ci, co dobijali nożami, przy okazji przeszukiwali sakiewki poległych, a i też buty, czy lepszą broń zabierali. Tak to wtedy było na polach bitew. A cóż z naszym Zbrozłem?
Moi drodzy, okazało się, że zwycięzcą tego dzisiejszego starcia był nie nikt inny, jak zbrozło zwany Ognistym. Brawa, brawa Gromkie, Gromkie, brawa. Rozległy się wystrzały na wiwat dzielnego kasztelana, który zapanował na Gdańskami. Pokonał najeźdźców i zaprowadził porządek. Rybko ucieszony. Rybką cieszony podziękował kasztelanowi. Podszedł do niego: kasztelanie, kasztelanie, kochany. Jakże się cieszę, że ocaliłeś moich kompanów, druhów. Pozwól, że pocałuję twój pierścień. No, to było całkiem niezłe. Jeszcze raz, jeszcze jeden całus w sygnet. A Bucik poprosił Zbrozło o pocałunek. A buty ma dwa. Takim to dobrym i łaskawym władcą był nasz Zbrozło. Szanowni Państwo, takież to bywały również konflikty. Pamiętamy o wielkich wojnach, ale zajazdów małych, mniejszych, a może i ciutkę większych, bywało bardzo dużo. Gromkie, gromkie brawa dla wszystkich naszych uczestników. Oczywiście naszą bitwę należy rozumieć w kategorii legendy. Czy się wydarzyła, czy nie? No cóż, to już Państwo muszą rozstrzygnąć sami. Na Mazowszu na pewno, walą na pograniczu różnych było multum. Jeszcze poprosimy wszystkich o ustawienie się.